Cześć, tu Ania po godzinach i mój kurczak. Witajcie w kolejnym odcinku Sky Factory. Ten kurczak ma oczy obok, o matko. O, założyłam sobie kurczaka na głowę. Tak nie wiem dlaczego. Po prostu znalazłam wśród... A jak to mam zdjąć? A, tutaj. Wśród itemów, które wypadają ze stworów albo z tych paczek. Znalazłam Piggy Backpack i właśnie jak się złapie stwora i się włoży do tego backpacka stwora, to on od razu się ładuje na głowę. I tak to wygląda. Chłech. I do tego jeszcze te oczy, także po prostu rewelacja. Dobra, zdejmiemy go. Aha, i on mi teraz tutaj jest między moimi nogami. Wow. A nie, to muszę go złapać, żeby go odnieść z powrotem. Hej, nie uciekaj. Kurczak, gdzie ty jesteś? Chodź tu, z powrotem idziemy. Idziemy tam na pole. Zielone pole. Hit. Okej, i tutaj zdejmiemy kurczaka. I niech sobie chodzi. Hej. Jeszcze go mam? A jak to jest możliwe? Wow. Mam teraz i kurczaka, i to. No, coś się skopało, wiecie? Bo to jest niemożliwe, żeby mieć i to jednocześnie. Zatem... Nie wiem, co tutaj się stało. To teraz mi będzie tak przeszkadzał przez cały czas. Załóżmy go jeszcze raz. I zdejmijmy go teraz. O, teraz szedł. Okej. Okay. A, bo jak założyłam... ubranko to razem z tym miałam. No dobrze. Dobrze. Zatem idziemy sobie stąd. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić jeszcze... O, mam takie coś tutaj, widzicie? Zrobiłam sobie taką illumination wand. Nigdy nie wiem, jak się mówi. Halo, co się stało? Nie zatrzymuj mi się znienacka. Illumination wand i mogę sobie światełko zamiast świeczek sobie stawiam światełko. Dobrze, a co ja bym chciała zrobić? Nasza... Tutaj sobie schowałam. To niech sobie tutaj będzie. Nasza książka mądra każe mi zrobić Matox Tinker's Construct, ale jeszcze nie mam odpowiednich rud na to, żeby zrobić. Dopiero je tworzę, także tego jeszcze nie zrobimy. Udowodnij, że sand... że na sandzie sugarcane rosną szybciej niż na dircie z blokiem of snad. O, nie wiem dokładnie. Nesting pens to automaty. Kurczakami się zajmiemy później. Co tu jeszcze mamy? Krowę złapiamy też później. To zrobiliśmy. Diamond seed zrobiliśmy. Ok. Master Infusion Crystal, Craft as Premium Apple i Armor. To później. Use an Angel Block and your ability to fly to start a new island somewhere else. To dzisiaj zrobimy. Zrobimy sobie Angel Block i polecimy sobie gdzieś, żeby wystartować z nową wyspą, która będzie zaczątkiem, w końcu to jest Sky Factory, zatem zaczniemy robić fabrykę. Travel to bottom, jest diamond chest, transporter, to nie. Co tu mamy? To dzisiaj zrobimy. Automat loot bag creation, opening and compression. To dzisiaj zrobimy. To następnym razem. Tu to zrobimy. Link and ender pouch to an ender chest. To zrobimy. I coś jeszcze chciałam zrobić. To też zrobimy, jak już zrobimy fabrykę, bo pierwsza fabryka będzie dotyczyła właśnie tego. Okej, czyli idziemy sobie teraz na dół.
A, co tu jeszcze zrobiłam? Zrobiłam sobie takie coś, Emerald AJ. Emerald AJ. Emerald AJ to jest coś takiego. I to ma, jak widzicie, 10 ataków damage'u. Zatem to sobie stwierdziłam, że to jest lepsze od zwykłego mieczyka, który tutaj też ma 9 ataków damage'u, a nie 6, tak jak poprzednio, a po prostu jest, jak widzicie, narzędziem do wszystkiego, zatem i do bicia, i do wszystkiego, więc sobie takiego zrobiłam z emeraldów, ponieważ mam mnóstwo emeraldów, bo jak zrobiłam, jak ulepszyłam tę diamondową siateczkę i wsadziłam ją tutaj do grablu, to po prostu momentalnie miałam mnóstwo emeraldów. Także to mi się przydało. Tutaj mi się tworzą loot bagi, a my dzisiaj teraz zrobimy angel ring. Angel nie ring, tylko angel block. Angel block. Angel block się robi w ten sposób. Złoto, obsydian, dwa piórka. Mamy to wszystko tutaj na miejscu, więc tada, mamy blok, angel block mamy, hura, hura. Także zaraz sobie to odhaczymy. No i jeszcze chciałam zrobić chciałam zrobić. Ender pouch. Myślę, że wszystko mamy, to co jest potrzebne do zrobienia. Sorry, że skóry mamy. Na jedną tak, na cztery nie. Okej, dobra, to jedno mamy. Jedno nam wystarczy. Zatem zrobimy teraz dwa zadania. Ender pouch łączymy z tą skrzynką, Ender chest, poprzez kliknięcie na nią prawym przyciskiem myszy. I już jest połączony ten właśnie skrzynką. Jak widzicie, skrzynka ma kod biały, biały, biały i Ender pouch ma również biały, biały, biały. Czyli to jest Ender pouch do tej skrzynki połączony. Czyli jak teraz tutaj wrzucimy do tego Ender poucha, wrzucimy przepraszam, ten Emerald AJ, to on nam od razu poszedł tutaj do systemu, ponieważ wszedł do tej skrzynki, a z tej skrzynki został wyciągnięty tutaj. I to był AJ. Mamy go tutaj. Zabieram go, bo to on jest ze mną, ma być zawsze. Także Ender pouch mamy tutaj, będzie z nami też zawsze. I Angel Block mamy tutaj i za chwileczkę, co się stało? I za chwileczkę sobie polecimy tam, w tamtą stronę, stworzymy nowe miejsce na wyspę. Tam gdzieś polecimy w stronę księżyca. Co tutaj mi doszło? Iron Essence to już było, Diamond Essence to zrobiliśmy, Blaze, tutaj jest Inferium, ta jest Inferium, sorry, Inferium trzeciego tieru, także trzy wypadają z jednego, no i Enderman. Tutaj zrobiłam Dirt Essence, cztery sztuki, bardzo prosto się to robi, więc zrobiłam sobie, a z 8 sztuk Dirtu, takiej esencji Dirtu, się dostaje 26 sztuk Dirtu. Sorry, a dirt mi za chwilę będzie potrzebny, więc stwierdziłam, że sobie tutaj tak to zrobię. Okej, okay, co dalej, co dalej? Jak polecimy sobie zrobić nową wyspę, to musimy wziąć ze sobą troszeczkę narzędzi i bloków. Zatem tak sobie pomyślałam jeszcze, że zrobię sobie, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Backpack, back, back. Tu mamy zwykły, podstawowy, a tutaj żelazny. Podstawowy się robi w ten sposób. Myślę, że też stać mnie. Nie mam jednej skóry? To kiepsko. To kiepsko. A żelazny się robi w jaki sposób? Aha, tak się ulepsza. No dobrze, to musimy się teraz postarać o skórę. A skóra jest Leather. Jak się robi Leather?
Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Aha, w tym możemy sobie zrobić. To mamy, więc spoko, możemy sobie tutaj od razu zamienić. Tu jest coś takiego. To można by zrobić. Drying Basin. Bo to w sumie szkoda zrobić. Tu jest. O. Co tu jest? No to też mamy takie rzeczy. Smyki już mamy, proszę bardzo. Drying Basin. Postawmy go sobie. Tu mamy śmietnik. Tutaj sobie go postawmy i wrzućmy trochę mięsiwa. Bo to chyba na tej zasadzie jest. Okej, okay, weźmy sobie to. I jak to się wrzuca? Już wrzuciłam? Nie. Aha, pojedynczo. Okej, okay, dobrze. Ciekawe, jak długo to trzeba czekać. A to już. No proszę. Aha, pojedynczo. No, dzień dobry panu. Tak sobie pan po prostu przechodzi. Dobra, jednej nam brakowało. To w takim razie, co myśmy robili tak w ogóle? Back. To robiliśmy. Zatem teraz możemy sobie wykraftować jedno i mamy. Hura, hura. Jak taki backpack? Jak malutko. To chyba trzeba od razu faktycznie żelazny zrobić. Okej, okay, to zróbmy żelazny. Jak się robi żelazny? Tutaj. Hej, ale to co, to mam sobie sama? Sama mam ulepszać? Nie ma tutaj jakiegoś takiego... A co to jest? Wow. Wow, że tak powiem. W sumie nie wiem, o co chodzi dokładnie. Ale weźmy sobie to i wsadźmy tutaj nową. Bo tutaj widziałam, że chyba jeszcze jedna skóra nam się przyda. Hehehe. I co dalej? Jak taki żelazny zrobić? Żelazo, ten i skrzynka. Okej. Okay. Skrzynkę chyba mamy. Żelazo. Okej. Okay. Skrzynka to jest chest. Chest. Mamy. Dobra, zawsze się wszystko bierze. No dobrze, dobrze. Zróbmy sobie to tutaj. Żelazo. Skrzynka na górze i to na dole. I mamy żelazny. No i ciekawe, ile jest w tym żelaznym. O, no to tu już można jakoś przeżyć. Chociaż nie jest to jakieś super wielkie. Nie jest to super wielkie. A jak wygląda złoty? To samo, kolejna skrzynka. Tylko złoto oczywiście. No dobra, to zobaczmy. To 7 akurat. Dobrze. Powiększmy sobie to tak, w ten sposób. To i skrzynka. I mamy złoty. No, tak już możemy mieć. Tak już możemy mieć. To już jest odpowiednia wielkość. No chyba, że jeszcze zobaczmy tutaj. Może to dwie skrzynki i złoty, ok. 2, 3, 4, 5, 6. To. Złoty i dwie skrzynki. I mamy diamentowy. No, taki to już nam wystarczy, tak, żeby mieć plecaczek. Ok, czy to można wsadzić sobie w jakiś sposób na plecy? Nie wiem i nie będę teraz tego sprawdzać. Tutaj jeszcze sobie to wymienimy od razu. Jakiś system wymieniania tego by trzeba tutaj sobie załatwić, ale to, że tak powiem, później. Okej, okay. Teraz co trzeba zrobić? Trzeba najpierw się zająć tymże stworem, który nas denerwuje. Ej, latamy! Szybko, szybko! No chodź, dostaniesz po nóżkach. Tak. Ło! Ło, co to się teraz, no to się narobiło. Hej, ja was atakuję. Ale wy mnie nie. No, to teraz chwilę tutaj powalczę z nimi.
Zajmujący jest to bardzo. Trzeszczok. Trzeba ich czasami zdenerwować, żeby się chciały z nami bawić. Głupole. Przecież jestem schowana, nic mi nie zrobicie. Okej, czy to już wszystkie? Okej. Mam trochę, jak widzicie, doświadczenia 10 poziomów, bo żeby używać tej różdżki, to trzeba mieć doświadczenie jakiekolwiek. Tam jest jeszcze jeden. No chodź, chodź, chodź. Chodź, staniesz po nóżkach. Okej, dobra. To teraz już chyba można się położyć spać. I jak się prześpimy, to polecimy sobie stworzyć podstawy pod nową fabrykę. Właśnie to będzie fabryka, która będzie przerabiała nam wszystko na sztabki. Wszystko to, co tutaj się wydobywa. A, co jeszcze zrobiłam? Tutaj mamy redstone. I tutaj zamiast wody, bo pamiętacie, że tutaj była woda i tutaj się tworzył obsydian, to zamiast tego nam się tworzą teraz netherraki. Ponieważ z netherraku przesiewanego w tych sitkach można dostać ardite i coś tam, z czego można zrobić manylum i wtedy z tego manylum się zrobi ten matok, czy tam, co tam oni w tej książce wymieniają, żeby to zrobić. Dobra, połączyliśmy to z tym, to jeszcze zrobimy to teraz zrobimy. Angel block and your ability to fly. Start. Ok. Dobrze, ale ja chciałam wziąć. A, zrobiłam też, musiałam powiększyć nasz cobblestone generator. Ma już tier 5, bo tutaj przez to, że to tak szybko działa, to musiałam dołożyć tutaj diamentowe młotki, żeby to wszystko szybciej działało. I przez to musiałam zrobić też większy generator kobla. Bo po prostu nie nadążał. O. Okej, to zapakujemy teraz sobie tutaj tego troszeczkę kobla. Chociaż, no dobra, z kobla. Ej, tu chciałam. Tyle nam kobla wystarczy. Skrzynkę może też sobie zostawmy. Weźmy jeszcze trochę kobla, w końcu mamy tego mnóstwo. Okej. Mamy tego mnóstwo i mnóstwo nam się na pewno przyda, także niech sobie będzie tyle. Niech sobie będzie tyle i teraz polecimy. To urządzenie może być, to urządzenie mamy. Można by zrobić jeszcze, może weźmy po prostu ze sobą. Okej. No i to chyba wszystko. Zatem nie wiem, dlaczego lubię stąd startować. Tutaj właśnie chcę po środku, czyli w tej linii polecimy, że tak powiem, na wschód. Ło. To jest straszna taka przestrzeń. Mamy Angel Block. Angel Block, jak działa, to zaraz zobaczycie. Jedziemy jedna kratka, druga kratka, trzecia, czwarta. Patrzę na mapę oczywiście. Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, 15 kratek. Okej. Jesteśmy w Extreme Hills. W sumie nie patrzałam, jak było pomiędzy. No dobrze, i teraz taki Angel Block. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w powietrzu. Nie ma nic. Nic nie widać. A gdzie jest moja wyspa? Też jej nie widać. A! To nieładnie. Ale lecieliśmy cały czas prosto, zatem
No jak widać, jesteśmy w niebie zupełnie, nie ma żadnego oparcia, na czym by można stworzyć wyspę, zatem stawiamy po prostu Angel Block w powietrzu. I jak widzicie, już mamy oparcie dla wyspy. Możemy na nim sobie stanąć. O, i tutaj stworzyć sobie wyspę nową. Ale tak daleko poleciałam, że nie widzę swojej wyspy. To niedobrze, to niedobrze. Trochę bliżej chyba by trzeba. Chociaż jak tę wyspę rozbudujemy, to będzie ok. No i do tego bloku sobie tutaj przyczepiamy nasz kobel. I ten blok teraz jak zbijemy, to on nam sam wpadnie do naszego ekwipunku. Zawsze tak było, że wpadał. A tym razem nie wpadł. To dziwne, to dziwne. Jak tam wygląda sprawa z moim... Okej, mamy tutaj power. Zatem możemy sobie... To dziwne, że to on uciekł był, bo nie powinien. Jaką wyspę by tutaj zrobić? To jest środek tutaj to. Zatem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Dwadzieścia w jedną, tylko że nie wiem odkąd liczyłam. Dobra, to sobie potem policzę. Przypuśćmy, że odtąd, że to jest pierwszy, czyli to, nie, to będzie pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty. Okej. Teraz możemy sobie wziąć jeszcze tegoż więcej. Okej. I w zasadzie to powinniśmy to zmienić na pół płytki, ale w sumie to nie. Okej, teraz możemy używać naszego tego tutaj. Raz. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 w jedną stronę. Ok. To sobie jeszcze tutaj. O, już się nam kończy ta różdżka. Zatem dołożymy sobie jeszcze tegoż. Okej. Co zrobimy? To przelecimy się tutaj i... Bo zaraz się pewnie noc zacznie robić. Może F7 włączmy. I tutaj sobie połóżmy. I tutaj sobie połóżmy. I tutaj. I tutaj. I tutaj. I tutaj. I w ten sposób sobie tutaj będziemy oświetlać, żeby nas nie zdziały potwory z nienacka. Także jeszcze momencik. Okej. I to będzie wyspa właśnie, na której... A dlaczegoż tu po jednym jest nieładnie, nieładnie. Po jednym mi zostało, no. I na tym by się spawnowały od razu, po prostu by tylko czekały, by tylko czyhały na to, żeby tutaj się zespawnować. Okej. Na razie to tak zostawimy.
I lecimy dalej, zróbmy jeszcze z drugiej strony tę wyspę. No i jeszcze jeden został. Wiadomo, że od razu by się tam zespawnował. Proszę. Okej, teraz tak. Żeby nie robić... Okej. Ja mam to włączone. Dlaczego mi się nie ten, nie wciąga to z powrotem? To dziwne jest. Okej, czyli tu zrobimy. A teraz sobie tutaj polecimy. I tak, to będzie pierwsza. Ej. Właśnie tego chciałam uniknąć. Okej. Teraz przyszło do mnie. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta i dwudziesta. Okej, i szybko różdżka. Gdzie jest ta różdżka? Tu. Różdżka, 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 różdżka. Szybciutko, 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 szybciutko. Smyk. Okej, bo mamy noc, a nie mamy łóżka ze sobą. Okej, zróbmy tak. Mam. To strasznie dużo zabiera tegoż właśnie. O, proszę, i już mamy pająka. Ile ma tych oczu? No, co jest z tym pająkiem? Ile miał tych oczu? Nie chlebem, różdżką. Okej, i tutaj... Jeju. Mam nadzieję, że mi wystarczy na oświetlenie jeszcze tych tutaj paru miejsc. Jeszcze tu i jeszcze tu. Hurra, udało się. Także mamy tutaj to miejsce oświetlone, zrobione, oświetlone. Tutaj sobie to zrobimy, bo to tak było. A co mi tutaj się świeci? Okej, no i teraz możemy wracać do domu. Do domu się wraca w tę stronę. A to tutaj mamy oświetlone, nic się tutaj nie będzie działo. I tutaj do domu na zachód, tu w tę stronę. Lecimy, lecimy. Mamy tutaj w ten... mamy, używamy 32 z 96. No i gdzieś tam... jest nasz dom. Lecę. O Jezu, w takich ciemnościach. O, już widać. Hura, hura. To już jest coś. Jak już widać nasz dom, to już jest fajnie. Dlaczego mam taką zieloną kreskę tutaj z boku, to ja nie wiem. Mój domek. Witaj, domku. Witaj, łóżko. Witaj dniu. dzień dobry. Ciekawe, dlaczego mam ten paseczek. Coś się zbagowało pewnie. F7 wyłączone.
Także jak widzicie, mamy tutaj do zaliczenia kolejne zadanie. Mamy tutaj wyspę zrobioną gdzieś, zatem możemy to odhaczyć. I co jeszcze chciałam dzisiaj robić? To zobaczmy tylko, ile czasu jeszcze mamy. Jeżeli mamy, to zaczniemy to robić, a jeżeli nie mamy, to w następnym odcinku. A propos następnego odcinka, to dzisiaj jest piątek, czyli następny odcinek mógłby być w niedzielę, ale niekoniecznie musi. To wszystko zależy oczywiście od Was. Od Was, czy będziecie dawali łapki. 205 na 200, no ciekawe. Czy będziecie dawali łapki, bo jeżeli będziecie dawali łapki, to ja zrobię filmik, a jeżeli nie będziecie dawali łapek, no to się zastanowię, czy zrobię. Także nie, lubię dostawać od Was łapki, bo wtedy wiem, że Wam się podoba seria i że z chęcią oglądacie, dlatego dawajcie mi łapki, to będziecie mieli filmik w niedzielę, a jeżeli nie, no to nie. A teraz sprawdzę szybciutko jeszcze, ile czasu mi zostało. Zważywszy na to, jakie długie odcinki robię, to jeszcze troszkę czasu mogę sobie tutaj poświęcić na odcinek. Zatem to schowamy tutaj. To wrzucimy tu. I teraz zrobimy coś takiego, co się nazywa autokompresor. Autokompresor. Nie tutaj, tylko tutaj. Ej. Jeszcze raz. Autokompresor. Tutaj jest. Autokompresor robi się w taki sposób. Block of iron. Potrzebujemy 4 takie autokompresory. Tak, 4. 4 autokompresory. Niech one sobie też tutaj będą. A to mamy, a tego nie mamy. Okej, dobrze. Czyli trzeba zrobić 16 craftingów. A 16 craftingów to jest, jak to się nazywa, takie drewno? Log? Log? Kurczę. Często jest tak, że nie wiem, jak jest po angielsku, takie podstawowe rzeczy. Okej, wiecie, co zrobię? Po prostu pójdę na górę i zajrzę tutaj. Jak to się nazywa? A po prostu łód. No tak. Dobra, to weźmy takich troszkę też na dół. Bo tam jeszcze tego za dużo nie ma. Okej, a z tego zróbmy sobie... Nie, no to nie trzeba biegać tam w kółko. Okej. Ile stwierdziłam? 4 razy 4 jest 16, tak? Ja, wiecie, ostatnio po prostu coraz lepiej liczę. 16. Okej. Okay. Tak? 4 razy 4, 16? Chyba tak. 16 do craftingu. I cóż, teraz możemy 4 takie zrobić. Mamy 4. Czyli miałam block of iron w tym. No to dobrze. Mamy 4 takie. Jako, że tutaj to na tej wyspie nie będzie robione, to teraz tylko Wam pokażę po prostu, jak to ma wyglądać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Do tego tutaj urządzenia lód recyklera wrzucam śmieci typu właśnie typu mięso, zombiacze albo kości. Albo ten, jak to się nazywa?
Gunpowder, najczęściej gunpowder tutaj stąd go biorę. Czasami jeszcze wrzucam blaze powder, bo jest tego mnóstwo, tutaj faktycznie się tego wyrabia, tyle że szok. Także wrzucam to wszystko i jak widzicie tworzą się białe lootbagi. Tutaj też ze zwierząt, boże, z potworów też lecą lootbagi, ale po prostu lubię je sobie otwierać po to, żeby dostawać jakieś różne ciekawe rzeczy. Także stwierdziłam, że te lootbagi, które będą wypadały ze stworów, to tam część sobie pozamieniam na inne, ale część będę otwierać, żeby mieć właśnie ciekawe rzeczy, bo na przykład to jest z lootbagów różnych, to jest z lootbagów, to jest z lootbagów, także po prostu trudno byłoby wszystkie zamieniać po kolei tak, żeby wyszły te legendarne. Dlatego będę zamieniać tylko te, które będą się same tworzyć ze śmieci. A propos, tutaj sobie to weźmiemy i sobie tutaj wrzucimy. Także tylko te będę. I teraz jest nam potrzebny conduit. To nam jest potrzebne. Ok. Teraz tak. Stąd pójdzie do tego. Z tego pójdzie do tego. Z tego pójdzie do tego i z tego do tego. Tutaj na końcu będziemy mieć właśnie te żółte lootbagi, czyli jak one się nazywają? Legendarne lootbagi. Potem będą te. Te są później epickie. Te niebieskie i zielone. Także z białych będą się robiły zielone, z zielonych niebieskie, z niebieskich fioletowe i z fioletowych żółte. Ok. Jak to będzie wyglądało? Że tutaj musimy. Tutaj jest ekstrakt, a tutaj jest in-out. Tutaj będzie. Tu będzie in-out. Bo tu musi wchodzić, a potem wychodzić. Tak, tak. In-out. To zmienimy mu, że out. Aha, tu muszę jeszcze prądy pododawać. Ok, dobrze, dobrze. Z tego wyjdzie zielony, tutaj wejdzie zielony, ale zielony nie może wyjść, bo musi wyjść inny. Zatem insert, czyli insert wchodzi zielony, dobrze. A z kolei extract wyjdzie brązowy. Ok, dobrze. Czyli, że tutaj musi wyjść brązowy. Nie, to tylko w takim razie nie, źle to interpretuję. Czyli tutaj tylko wchodzi. Ok. Dobra, a stąd wychodzi, czyli nic nie muszę. A tutaj wchodzi. Insert. Ok. I tutaj stąd wychodzi, a tutaj wchodzi. Insert. Ok, i stąd wychodzi i tutaj wchodzi. Ok, i teraz tak, stąd wyjdzie taki jasny. Tutaj przemieli się na zielony. Tutaj przemieli się ten zielony, który wyjdzie stąd, się przemieli na fioletowy, na niebieski. Tutaj stąd wyjdzie niebieski, przemieli się na fioletowy i stąd wyjdzie fioletowy i przemieli się na żółty. Teraz byśmy potrzebowali trochę prądu. Prądu, który sobie możemy zrobić. Tutaj mamy słońce, ok. To jest wszystko tak czy owak tymczasowe. Zatem weźmy sobie tutaj stąd. Mam nadzieję, że nie ucieknie. To chwilę potrwa, zanim to zbiję. Mam, dobrze. Ok. Weźmy sobie to tutaj bliżej. Teraz nam będzie potrzebny też conduit, ale nie taki. Czyli ten możemy już tutaj wrzucić, a tutaj conduit prądowy.
6 sztuk mamy, mam nadzieję, że mi wystarczy. Oj, może nie wystarczyć. To niedobrze, to trzeba będzie zrobić nowy conduit, taki niebie czerwony. Trzy takie. Nie mamy, okej, okay, dobra. Ale tutaj chyba to mamy. Mamy nawet 6. Zatem od razu sobie. Znaczy mamy więcej, ale. Okej. Okay. Czyli możemy sobie zrobić raz. A dlaczego one są inne? A, bo tutaj jest taki. No widzicie. No widzicie, to zrobiliśmy całkiem przez przypadek, czyli te schowamy. Fioletowy Conductive Iron. Fioletowy, Boże, to był różowy. 2 sztuki, nie mamy w ogóle tego. A jak to się robi? Jak to się robi? Ale i smelterze. A, to jest to, co robiłam kiedyś. Redstone i iron. Dobra, szybko to zrobimy. Iron i redstone. Na pewno nam się tutaj stworzył nowy redstone i alloy smelter. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Chyba nam tyle wystarczy. Tutaj jak zwykle nam się pozapełniało. Zatem, no mówię, tego się tak dużo tworzy, że ja z tego robię po prostu lootbagi. Oczywiście w pewnym momencie przestanę z tego robić lootbagi i wtedy będę miała dużo. O matko, jak to się powoli robi. Okej, zrobiły się 3 sztuki. Zatem możemy dokończyć to. I zrobiliśmy. Ok, teraz 14 sztuk to nam chyba wystarczy. Musimy dodać tutaj do tego. I to połączyć. Ok, i od tego tutaj do słońca. Wyciągnąć. Ej. Tu już jest słońce. Tu już jest na pewno. Sorry. I tutaj mamy. No nie ładuje się, ponieważ jest noc, ale jak widzicie, w sobie ma 425 RF-ów, zatem tutaj extract always active, tutaj insert always active, ok, insert always active, insert, always active i insert, always active, czyli że tutaj już mamy, powolutku nam się tutaj zbiera, tutaj również i tutaj również, czyli, a tutaj nam zeszło, dobra, idziemy się przespać w takim razie, żeby nam się tutaj ładowało. Ja tam chyba mam gdzieś w ogóle. No dobra, już nie jest istotne w tym momencie, co tam mam, bo nie pamiętam, jak się to nazywa oczywiście. I mam nadzieję, że tutaj teraz światełko dochodzi, tak. I nam się tworzy tutaj prąd. Din, don, din. I teraz mamy, tutaj się ładuje, czy się nie ładuje? Dziwne.
Dziwne, dziwne. Aha, bo na razie jest tutaj malutko. Ha. Ha, 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 efficiency. Tu w końcu musi wystartować. No ale jakaś część tutaj jest tych. Zatem tutaj jak stąd ma wychodzić ekstrakt always active. Wchodzi tutaj i zamienia od razu na zielone, jak widzicie. Jak widzicie, całkiem sporo. Tutaj jak mu zrobimy always active, to od razu wchodzi do tego i zamienia na takie. No i czeka teraz na kolejny zielony. A ten czeka na kolejne białe. No i ten zrobimy always active. Tutaj nam teraz nic nie wpadnie. Dwa tylko takie. A tutaj jeszcze też nic nam nie wpadnie, bo się jeszcze musi tutaj przetworzyć. Co z tym prądem? Coś wymyślę. W każdym razie, jak widzicie, to działa, zatem tutaj możemy coś na przykład dorzucić szybciutko. To... Dobra, dawaj to też i to też. Okej, okay, i jak tutaj wrzucimy, to się przerabia od razu. I tu od razu zrobiło zielone. I tu od razu takie. I tu już są trzy, także jeszcze troszeczkę i będzie więcej. Także tak to będzie działało. Oczywiście nie w ten sposób to będzie wyglądało, tylko to będzie w fajnym miejscu postawione. To jest tak tylko tymczasem, żebyście widzieli, jak to wygląda. A dzisiaj sobie otworzymy jeden legendarny i zobaczymy, co tam. Ta-dam! Draconium Dust i Draconium... O, Manilun. Manilun Ingot. Czyli to, co ja, na co zbieram właśnie ten redstone, netherrack tutaj. Także to nam się bardzo, bardzo przyda. I Draconium Dust pewnie też nam się do czegoś przyda. To go wsadzimy tutaj. Tutaj mam takie właśnie ciekawe ciekawostki. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradnie. Nie to chciałam powiedzieć. Ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. I oczywiście dawajcie łapki, żebym wiedziała, czy chcecie w niedzielę kolejny odcinek. I co jeszcze? No i oczywiście subskrybujcie i lajkujcie i pamiętajcie o dzwoneczku, żebyście wiedzieli, kiedy wyjdzie nowy film. Ktoś tam chciał, żebym robiła, jak się nazywa, live'y. Nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ mam bardzo niestabilny internet, a do tego, żeby robić live'y, trzeba mieć stabilny internet. Zatem nie wiem, czy mi się to uda. Będę próbowała w najbliższym czasie, ale na pewno nie dzisiaj, bo nie mam czasu. I po prostu zobaczę, czy to jest możliwe. Jak będzie możliwe, to może w którymś dniu, w tygodniu będę robiła live'y, a jak nie, to nie. Także tymczasem trzymajcie się, czekam na wasze łapki i do zobaczenia albo w niedzielę, albo w następną środę. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!